Głos prawdy o polskiej martyrologii w czasie II wojny światowej na wschodzie. Człowiek, który nie miał wątpliwości, że czas wojny to czas duszpasterstwa, ale też czas zaangażowania na rzecz ojczyzny. 1 września 1914 roku urodził się ksiądz Stefan Niedzielak, obrońca prawdy o Katyniu. Ksiądz Stefan Niedzielak to kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, współzałożyciel rodzin katyńskich, szykanowany i zamordowany przez komunistów. Ksiądz Stefan Niedzielak przez całe lata Polski Ludowej mówił prawdę. Mówił tą prawdę przede wszystkim o tym wszystkim, o czym tej prawdy powiedzieć nie można było. O zbrodni katyńskiej, o polskiej gehennie na wschodzie, o wywózkach Polaków i o tym, że przebywali w łagrach i tam ginęli, że nie wszystkim można było wydostać się z nieludzkiej ziemi. Był aktywny w Armii Krajowej, był jej kurierem, był również przedstawicielem delegatury rządu na kraj, a pełnił niezwykle ważną misję przekazywania informacji do najważniejszej wówczas osoby Kościoła w Polsce, do kardynała Sapiehy. Jedną z ważnych treści, którą przekazał kardynałowi Sapiehy, treści, z którą też jako jeden z pierwszych się zapoznał, były raporty dotyczące zbrodni katyńskiej. Ksiądz Niedzielak był człowiekiem otwartym, towarzyskim. Na jego plebanii w kościele świętego Karola Boromeusza pojawiało się wiele osób, które współpracowały z nim chociażby przy ufundowaniu krzyża z napisem poległym na wschodzie. Angażował się też w sprawy patriotyczne, chociażby organizując mszę za ojczyznę, a następnie tworząc sanktuarium, miejsce, które miało upamiętnić jako pierwsze, jako jedyne w zniewolonej Polsce ofiary tych zbrodni, których dokonywał totalitaryzm komunistyczny. Mówił o tym wszystkim, co działo się z polskim narodem w czasie pierwszej okupacji sowieckiej i w czasie drugiej okupacji sowieckiej, czyli w latach 1939-1941, ale również po roku 1944. Na progu odrodzenia się Polski w roku 1989 w większym jeszcze stopniu zaangażował się na rzecz osób związanych ze zbrodnią katyńską, a więc rodzin katyńskich. Troszczył się o nie, wokół niego powstawały społeczności, które kultywowały tę pamięć, a już po jego śmierci właśnie w parafii, której był proboszczem, odbyło się pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Wielokrotnie za swoją działalność duszpasterską, patriotyczną, odbierał różnego rodzaju pogróżki, telefony, w których mu grożono, mówiąc między innymi o tym, że skończy jak Jerzy Popiełuszko. Jest rok 89, odradza się nadzieja na wolną Polskę, ale ci, którzy przez dziesięciolecia dbali o to, aby zabić pamięć o Katyniu, prawdopodobnie właśnie oni podnoszą rękę na tego oddanego, wiernego swojej duszpasterskiej posłudze kapłana. Śledztwo początkowo wskazywało na to, że był to nieszczęśliwy wypadek, że być może spadł z fotela i złamał kark. Jednak później wszystko wskazało na to, że to złamanie było prawdopodobnie wywołane silnym uderzeniem, czyli wszystko wskazuje, że ci nieznani sprawcy to ci sami ludzie, czy ta sama komórka, czy ten sam resort, który wcześniej mordował innych księży, chociażby księdza Jerzego Popiełuszkę. Nie wiemy na pewno, ponieważ zacierano ślady, ponieważ zaginęły dowody, ale z olbrzymim prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że zginął on jako ofiara mordu politycznego. Nie pozwolił na to, aby Polacy zapomnieli o wszystkim tym, co spotkało naród polski ze strony Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej.